Jak pan zareagował na wiadomość o wyborze pana Mławianinem roku 2013? Przede wszystkim to chciałbym tutaj oznajmić pewną strukturę. Otóż osoba zgłoszona do kapituły i tytułu Mławianina roku, moja osoba została zgłoszona przez Klub Seniora Pogodny Uśmiech w ten sposób, że koleżanka pani Drewnowska przeczytała w Kurierze Nowym, że została zgłoszona do tego tytułu tylko jedna osoba i że według statutu może w tym roku być niewybrany laureat. No i po drugie, termin zgłoszenia był drugi do 14 marca. I po trzecie, jako Mławiak, aby nie przerwać konkursu, wyraziłem zgodę, no wolę swojego klubu do kandydowania do tego tytułu. Po czwarte, uważam, że zgłoszona osoba do tytułu Mławianina na roku 2013 jest pani Halina Rzeplińska, twórca zespołu Mławiacy. Jej osoba była i jest dla mnie wielkim autorytetem i szacunkiem. Chciałbym, aby otrzymała ten tytuł Mławianina roku 2013. I tak to wszystko nabrało takich barw. W piątek otrzymałem telefon o numerach nieznanych i z gratulacjami otrzymanych, że otrzymałem tytuł Mławianina roku. Zapytałem, kto mówi. No i pan się przedstawił, że jest przewodniczący kapituły. Zapytałem, dlaczego ja, a nie pani Rzeplińska. Przewodniczący pan Andrzej Grochowski poinformował, że przede wszystkim i pierwszym kandydatem był osoba pana księdza proboszcza parafii Jana Kantego, księdza Cygłowskiego. Wypowiedź ta wzbudziła we mnie refleksję. Jak to? Pan przewodniczący dokładnie złożył relację z przebiegu wyboru mojej osoby i jednocześnie raz pogratulował sukcesu. Czy to wyróżnienie można porównać z sukcesami sportowymi? Czym dla pana jest ten tytuł? Przede wszystkim sukcesy sportowe to długa droga, niekończąca się opowieść. To wzloty, upadki, sukcesy, porażki, to godność i honor zawodnika. Sport to najpiękniejsza choroba, mogę powiedzieć, i najzdrowsze uzależnienie. I tutaj po prostu inaczej się postrzega, kiedy człowiek już jest dojrzały, ukształtowany, osobowość ma i przyjmuje to raczej z taką refleksją, no po prostu spokoju, rozwagi. Jakie marzenia ma człowiek roku w Mławie? Przede wszystkim po tych tragicznych doświadczeniach, jakie była wojna w 1939 roku, 17 września napaść Związku Radzieckiego i teraz to się dzieje na Ukrainie, to moim marzeniem jest, aby nigdy te tsunami, które w tej chwili przetacza się w kierunku naszej granicy, żeby nie miało miejsca tutaj, żeby nasze dzieci, nasze wnuki nie doświadczyły tego, co nasi rodzice. I to jest moje marzenie przede wszystkim. No i drugie marzenie po prostu, żeby uporządkować pewne tutaj struktury w naszym mieście, w naszym ogrodzie tutaj cudownym, jakim jest Mława kochana przez nas. Jakie są pana plany na najbliższy rok? Jakie cele chciałby pan zrealizować? No przede wszystkim plany. Plany to, co człowiek zamierzył od początku, od 10-12 lat, kiedy tutaj przewodzę klubowi Seniora Pogodny Uśmiech. Chciałbym w dalszym ciągu realizować to, co ludzie, koleżanki, moi koledzy po prostu chcą i kochają. To znaczy, chcielibyśmy, aby w dalszym ciągu odbył się 5., 6. Festiwal Piosenki Żołnierskiej Patriotycznej, żebyśmy spotkali się z rodzinami, takie spotkanie rodzin
żołnierzy z września 39 i rodzin wyklętych. Dalej chcieliśmy jechać i w tym roku nieco inną trasę. Myśmy pojechali do Niedziałek, tam gdzie polegli 7 naszych braci, którzy no, byli żołnierzami wyklętymi, a NKWD i wiemy SB no, po prostu dokonało tam mordu i tam byśmy chcieli jechać po raz pierwszy, bo już to będzie po raz pierwszy, a będzie już 15 rajd rowerowy szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. No i cele to po prostu no, dalej realizować to wszystko. I jeszcze jedna rzecz, cel taki dla młodzieży, bo wakacje się zbliżają i takimi małymi, dużymi krokami. I żeby się zająć młodzieżą, tą, która po prostu nie ma szansy bycia gdzieś na obozach harcerskich, czy w ogóle wyjechać, bo wiemy, że Mława ubożeje, że nie ma miejsc pracy i po prostu wyciąganie w dalszym ciągu, bo w tamtym roku przestała ta akcja mieć miejsce, a 2 lata temu po kolei żeśmy to tworzyli taką wspaniałą akcję, wyciąganie dzieci z bram. A my byśmy dodali jeszcze to lato dzieci miejskich tutaj. No. I raz w miesiącu, raz w tygodniu byśmy chcieli spotykać się na tych osiedlach, osiedle Książąt Mazowieckich, osiedle młodych, na Wólce, w Piekiełku, tutaj w Zawkrze, czy no tu po prostu mamy tyle osiedli i tam jest dużo dzieci i po prostu żeby dla nich tutaj stworzyć takie warunki, żeby mogli po prostu w sposób cywilizowany się bawić. Z czego jest Pan najbardziej dumny w swoim życiu? Przede wszystkim jestem dumny i szczęśliwy to, że mam wspaniałą rodzinę, wspaniałych synów, którzy no wiadomo, że ja ciągle powtarzam, że rodzina to jest matryca osobowości, wychowania i że piastuję odpowiedzialne stanowiska, mam cudowne wnuczki, no i teraz mam wspaniały klub seniora, gdzie po prostu jest no, atmosfera teraz naprawdę cudowna, bo jesteśmy tutaj, no sami żeśmy się tutaj zidentyfikowali. Mam wspaniały zespół, pokolenie muzyczne, wokalne, gdzie przewodzi wspaniały człowiek, wspaniały, no nie chcę tutaj mówić, bo i razem tutaj tworzymy, no taki, no można powiedzieć, no razem z klubem i zespół nieodzowną tutaj no, drużynę, mogę językiem sportowym powiedzieć. No i... Przez wiele lat Mławianinami Roku zostawali ludzie, którzy zajmowali bądź zajmują wysokie stanowiska w naszym mieście i za swoją działalność pobierają pensje. Obecnie Mławianinem Roku został społecznik, który od wielu lat działa w ramach klubu seniora. Jak należy to odbierać? Czy nie należałoby wprowadzić zasady przy wyborach takich ludzi, że musi się wykazać pracą społeczną wychodzącą poza ramy zwyczajnej codziennej pracy? Przede wszystkim to każda organizacja ma statut i statut jest czytelny, że Mławianinem Roku powinna zostać, może zostać osoba, która społecznie udziela się dla danego środowiska w dziedzinie kultury, oświaty, sportu, sztuki. No i uważam, że kapituła, która kiedyś po prostu oceniała, to uważam, że popełniała nie tak w stosunku do osób i osób do społeczeństwa naszego mławskiego. I nie tylko, bo wiem, że sygnały dochodziły z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, że nie tak jest. Bo statut mówi swoje, a tutaj hermetycznie było zamknięty krąg i jedna pani, drugiej pani. I to po prostu uważam, że teraz w tej chwili, no to jest ocena, no uważam, że jawne to jest i czytelne, bo druga rzecz jest najważniejsza, jeżeli przyjmuje taki tytuł, to uważam, że najważniejsze, najistotniejsze to jest godność, honor i pokora. Pokora wobec tego,
tej statuetki, tej figury świętego Wojciecha. I nie mogę otrzymać, nie mogę przyjąć tej, bo jeżeli mam godność i honor, jeżeli ja pracuję i moja praca i za pracę dostaję jeszcze dodatkowo za to funkcję, no to przepraszam, ale sumienie mam źle ukształtowane. Jeszcze niedawno miał pan kłopoty ze znalezieniem lokalizacji dla swojego klubu seniora Pogodny Uśmiech. Kto wam podał pomocną dłoń? Co się wydarzyło, że nie spotykacie się nadal w Miejskim Domu Kultury w Mławie? Może bym zaczął od końca to pytanie, bo tam w tym pytaniu są trzy zawarte pytania. Przede wszystkim, co się stało? Przede wszystkim to w sposób brutalny, wulgarny i no nie wiem, mogę powiedzieć, użyłbym słowa niecenzurowanego, ale zostaliśmy wyrzuceni po 40 latach naszej tutaj aktywnej działalności z panią Rytkowską, bo żeśmy tworzyli tutaj i sztab orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co przyjechał do nas Owsiak i nasz szpital wzbogacił się o super tomograf za 150 tysięcy, nie mówię już karetka i tak dalej. I proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że no, zostaliśmy przez dyrektor, która, nie wiem, gdzie kultura, gdzie osobowość, Katarzyna Kaszuba, po prostu nas wyrzuciła, to co powiedziałem wulgarnie. No i dzięki Solidarności panu przewodniczącemu Mirosławowi z Brzeznemu, Znaleźliśmy lokal i mogliśmy tam do końca roku, prawie przez cały rok, do Sylwestra i Sylwester też tam żeśmy spędzili w sposób cywilizowany, bo już szósty nie chcieliśmy po prostu, żeby, bo w MDK-u, kiedy pani dyrektor Rytkowska była, to żeśmy razem i pani dyrektor do nas przychodziła i nie tylko nasi członkowie, bo zawsze klub jest otwarty dla wszystkich i tutaj po prostu spędziliśmy w sposób cywilizowany ten. No i od 1 stycznia jesteśmy dzięki pani dyrektor Oldze Bergolc, pani dyrektor Żaka, wspaniała uczelnia tutaj, możemy w każdy czwartek realizować się, spotykać się i być razem. A ile osób obecnie liczy klub? Ponad 67 osób i tutaj no, w tej chwili kiedy, bo jesteśmy katolikami, jest post i spotykamy się w każdy czwartek, bo różne mamy tutaj zajęcia i wspomnienia i z ciekawymi ludźmi, osobami, ale uważam, że będzie ponad 80 osób, bo cały czas napływają nowe twarze, nowe osoby. No i czyli przyjmujecie nadal? Przyjmujemy nadal i taki uważam, że no, taki apel. Przyjdźcie do nas, a na pewno no, wasze zdrowie dzięki hormonom, tym endorfinom naprawdę poprawi się. Był pan wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego w mławskich szkołach. Czy angażuje się pan jeszcze sportowo? No oczywiście. Jako nauczyciel to staram się służyć młodym adeptom, którzy po prostu nie pracują, a chcieliby no, być w służbach mundurowych i jako wolontariusz, społecznik na hali się spotykam 6-7 osób w tygodniu, gdzie przygotowuję sprawnościowo do egzaminów, do policji, do wojska, do służb mundurowych. I to jest taka moja, po prostu, po prostu mój konik. I się cieszę, że no, te osoby, które po prostu są bez pracy, mogą jadą do Słupska, do Szczytna, do Legionowa, do Radomia. Jadą, zdają i ja się cieszę, mam satysfakcję, że może ta Mława będzie bezpieczniejsza, Polska będzie bezpieczniejsza. Co pana mobilizuje do tak aktywnego życia? Przede wszystkim to szczęście, a szczęście to jest moja rodzina cudowna i tym szczęściem, jeżeli wszystkie te poziomy są ułożone,
to uważam, że człowiek, który wychowany na fundamentach wiary, nadziei, miłości tych, co ojciec przekazał i matka, powinien się dzielić z innymi. I człowiek jest tyle wart, ile może służyć innym. I dlatego od lat, kiedy zająłem się po prostu tym klubem Seniora Pogodny Uśmiech, staram się tutaj razem z koleżankami, kolegami po prostu podnosić nasze te duchowe wzniesienie, takie można powiedzieć, i gdzie bardzo się cieszę, kiedy zespół, pokolenie może występować wobec set osób, kiedy ostatnio był taki ogólnopolski turniej w Harcerze zorganizowany, rekiny futbolu, gdzie pięknie i no wszyscy no okrzyki seniorzy są najlepsi, gdzie mogliśmy razem wystąpić w hospicjum Królowej Apostołów dla osób, które naprawdę no można powiedzieć no, że mają dzień już policzony i zmierzają do Pana. Także to, co w tej chwili, to jest właśnie to szczęście znaleźć w drugim człowieku, znaleźć w drugim człowieku Boga. No i bo na drugi brzeg uważam, że jeżeli mam tyle lat, nie wiadomo, bo w tamtym roku 3 moich kolegów odeszło do Pana i uważam, że z godnością powinniśmy tutaj, jeżeli jestem zdrowy, to tym, którzy potrzebują, bo zdrowi nie potrzebują lekarza, ale jeżeli jesteśmy zdrowi, to powinniśmy po prostu tym, którzy czasem są na kolanach, podnosić ich z kolan, żeby nie byli samotni. I to jest moje szczęście, moja radość, kiedy to wszystko można ułożyć w odpowiednie ramy. Komu chciałby Pan podziękować? No przede wszystkim i to chciałbym od tego zacząć, że to wielkie wyróżnienie dla seniorów Pogodny Uśmiech, dla tych seniorów naszych, którzy tworzyli fundamenty społeczności mławskiej w dziedzinie kultury, sztuki, rekreacji. I chciałbym no, podziękować właśnie im, bo naprawdę należą się te chwały. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy po prostu darzyli mnie zaufaniem i po prostu te wszystkie SMS-y, telefony od tych, bo to są moi przyjaciele, nasi przyjaciele, przyjaciele klubu, mojej rodziny, moje, bo ja się urodziłem tu w Mławie i mogłem dzisiaj być w Krakowie, grać w pierwszej lidze, być trenerem, ale zostałem tutaj w Mławie i uważam, że to jest duży atut nie tylko dla seniorów, ale dla generacji osób młodych, którzy piastują różne stanowiska, funkcje w Mławie, w Polsce, nawet poza granicami naszej ojczyzny, gdzie no, naprawdę są na wysokich stanowiskach, dzwonią, są ze mną w kontakcie i właśnie oni też tutaj mają satysfakcję. I no i ja tutaj, tak jak powiedziałem, razem jesteśmy